Dzień dobry, Reni Ferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Łączymy się z Wami w jakże uroczy poniedziałkowy poranek. Wjeżdża kawa i tylko Vlogmas może nas uratować. Kawa zaczęła krążyć w naszym krwioobiegu, chociaż zwykle to są śladowe ilości krwi w naszym kawobiegu. I tak jakoś udaje nam się rozkręcić kolejny tydzień. Lecimy do pracki i specjalnie dzisiaj się przystroiłam i tak się zaraz przebiorę, ale mam tutaj taką ubraną choinkę, podkreślam ubraną, bo u nas jest taka nieubrana, że może do wieczora zostanie nam troszkę sił, to wtedy ją przystroimy. Ale ta presja mnie przygniata. Grudzień jest zbyt ekscytujący naprawdę, żeby się tutaj uzewnętrzniać. Tak, zobaczcie, jak się przystroiliśmy. Adrian, no pokaż tutaj dół, proszę Państwa, nawet skarpety. Z home, sweet home. Nie wiem, czy widać. Mamy takie same piżamki. Tak, mamy takie same piżamki i jesteśmy gotowi, drodzy Państwo, na magiczny moment. Jesteśmy przystrojeni. Magiczny grudniowy moment. Domyślacie się, co to jest? Nie domyślacie się, to już Wam zdradzę. Zobaczcie, to jest za mną. Dzisiaj ubieramy choinkę. Brawo za choinki. Nie ma, teraz ją przyniesiemy. W tej okazji mamy właśnie takie piżamki. Zaczynamy. Jest i ona, królowa vlogmasów 2020. Nie wiem. To ja jestem królową vlogmasów. No dobrze. No nie, chyba cię teraz zdetronizowała jednak. Sorki. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że po raz pierwszy wieszamy dzwoneczki, a niektóre z nich tylko są po raz pierwszy. Przecież my w tamtym roku już mieliśmy z niektórych wypadów dzwonki. Tutaj mamy Zakopane. Tutaj wędrujemy dalej pod zamek Chojnik. Wszystkie dzwonki są ręcznie malowane. Tutaj dzwoneczek z Czech, no tuż przy granicy samej. Zjeżdżaliśmy na nartach, to było bardzo zabawne doświadczenie. Akurat w tym przypadku Rafał był na snowboardzie. Szklarska Poręba, na razie górskie klimaty. Tutaj się pojawił również Lublin. To wszystko jest... Tak, to po kolei Kaszuby. Znaczy nie jest po kolei, ale tak jak mi się tutaj trafi teraz. Czyżby to była Warszawa? Chyba to był warszawski widoczek. Ładny tak. Jest Warszawa, to też ręcznie malowany, przepiękny dzwonek. Byliśmy w ten weekend w sklepie, w którym kupiliśmy ten dzwoneczek dokładnie. Na choiniku już byliśmy. Tutaj jeszcze się kłania. Uwaga, uwaga, Karpacz. Karpacz, Karpacz. Halo, Karpacz. Łączymy się. Chyba jakieś tutaj mamy zakłócenia w połączeniu. No
i się nie chce pokazać napis Karpacz, ale musicie uwierzyć, że na tym dzwoneczku jest napis Karpacz. I z okolic również taki kapelusik piękny przywieźliśmy. No oczywiście gwiazda, która jest z nami chyba jeszcze ze Szczecina, tak mi się kojarzy. No z Gdańska na pewno. No gdzieniegdzie jeszcze kokardki, nowe lampeczki. Tutaj mamy jeszcze jeden dzwoneczek i jest nasz piękny Gdańsk. To ten dzwonek kupiliśmy podczas naszej motocyklowej wyprawy, jak wracaliśmy przez Trójmiasto. Tutaj przepiękny Kazimierz Dolny. Teraz kupiliśmy sobie te nartki na znak pierwszej wspólnej nauki na nartach, nauki jazdy na nartach. I tutaj bombeczka, która symbolizuje nasz zakup samochodu i motocykla, bo motocyklowej się nie dorobiliśmy jeszcze ozdoby. Tutaj no nieco trzeba to jeszcze jakoś okryć. No jednak troszeczkę za mała jest ta osłonka, ale damy radę, poradzimy sobie z tym. No i zachwyca nas ta choinka, no jest przeurocza, postawiliśmy ją sobie na szafce nocnej, tak, że będzie tutaj taki fajny wieczorny klimacik. Jeszcze sobie pozwolę na chwilkę zgasić światło. O, i zobaczcie, jaki to klimat daje. Przepiękne ozdoby, światełka, jest przecudownie. I te dzwoneczki nie są niestety ze wszystkich naszych podróży, ale jak na rok 2020, no i końcówkę 2019, to i tak całkiem sporo udało nam się pojeździć. Także no, piękne wspomnienia nam się tu tworzą i gromadzą. Mamy połowę grudnia, więc już najwyższy czas na zamawianie świątecznych prezentów online, więc w dzisiejszym zadaniu poprosiliśmy Was o oznaczanie swoich biznesów albo firm, które oferują produkty lub usługi fajnie sprawdzające się jako prezenty. Ze swojej strony oznaczyliśmy nasz profil Zabawa na basenie, organizujemy zajęcia sportowe na pływalni Wodnik w Ozorkowie. Oznaczyliśmy też marki, z którymi działamy wspólnie w sieci, między innymi firmę naszych sercowników, czyli Amulet, świece sojowe i woski zapachowe. Tutaj jedna z nich, jedna ze świec. Dalej marka NapNap, czyli plecaki, torby, portfele. My mamy plecak i torebkę. To są te akcesoria i produkty z Tyweku, czyli takiego mega lekkiego, a jednocześnie bardzo dobrego jakościowo materiału. Bardzo fajnie nam się to sprawdza. I mamy kod rabatowy 15% dla Was. Jaga Dewicz podrzuciła Venus Galeria, sklep, w którym jest nietuzinkowa biżuteria i sama zamówiła sobie tam obrączki. Oświęcim rozświetlony, to jeszcze jest realizacja poprzedniego zadania. Cały czas nam podsyłajcie również poprzednie, zresztą wszystko, co Wam się kojarzy ze świętami, możecie jak najbardziej chętnie wszystko będziemy udostępniać. W każdym razie wczoraj była relacja z całej Polski, iluminacje świąteczne w różnych miastach. Natka oznaczyła naszą zabawę na basenie, takie wsparcie. Tutaj mamy pierniczki z domowej fabryczki, czyli ciasteczka, które są w naszym kalendarzu adwentowym tegorocznym. Nie wiemy jeszcze, jak smakują, ale wizualnie są przepiękne. Nie tylko jako prezenty świąteczne, ale również czy to na śluby, komunie, no w tych czasach może obecnych niekoniecznie, ale na przyszłość podrzucamy. Też warto sobie zapisać takie cudeńka.
Tutaj mamy od wspomnianej wcześniej Yagi The Witch mydełka. Pokazywaliśmy je już i na Instagramie, i we vlogu. Przepięknie pachnące, cudowne kształty, najróżniejsze też na różne okazje, ale tutaj edycja świąteczna się pojawiła. Alpino 24, czyli wycieraczki. Z tej firmy mamy jeszcze dywaniki samochodowe, będą przeznaczone na świąteczne prezenty, także jeszcze będziemy o nich wspominać, ale tutaj na tej stronie jest bardzo fajna wyszukiwarka, można wpisać model samochodu, rok produkcji i wszystko tam samo podpowiada, także nie miałabym pojęcia, jakich wycieraczek szukać, a wystarczyło wpisać model i samo mi tam wszystko podpowiadało na stronie, także też warto to zajrzeć jako prezent dla kierowcy. A tu już zadanie na dzisiejszy dzień. Zimowa rozgrzewająca herbatka. Takie mamy plany na kolejny wieczór. Drodzy Państwo, dziękujemy za dzisiejszego Vlogmasa i jak zawsze zapraszamy do subskrybowania, do zostawiania łapki w górę pod filmem i śledźcie naszą akcję na Instagramie. Oznaczajcie małpa mniejsza od trzech. Bierzcie udział w naszych codziennych zadaniach, a my się żegnamy. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.